Ochotnicza Straż Pożarna Jugów włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została doposażona w specjalistyczny sprzęt oraz odzież ochronną w ramach projektu Razem Bezpieczniej realizowanego przez gminę Nowa Ruda w partnerstwie z miastem Bromów i Nową Rudą. Projekt składa się z dwóch części. W pierwszej zakupiliśmy dla OSP Jugów, jednostki, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz potrzebny sprzęt do działań właśnie chemicznych oraz zagrożenia powodziowego. Z projektu został zakupiony samochód, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest to samochód na podwoziu marki Renault, wyposażony w 3000 zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, autopompę o wydajności 2500 litrów. Jest to samochód uterenowiony. Jak wiadomo, gmina Nowa Ruda leży na terenie dość górzystym i potrzebny jest samochód z napędem na wszystkie koła. Z dalszej części projektu został zakupiony sprzęt do ratownictwa przeciwpowodziowego. Są to wały przeciwpowodziowe, pompy, wodery, różne takie rzeczy do usuwania pomocy w działaniu, w usuwaniu skutków powodzi, a także sprzęt ratownictwa chemicznego. Mamy do tego detektory różnego rodzaju. Jak dobrze wiadomo, na terenie miasta, a które sąsiaduje z gminą Nowa Ruda, znajduje się Orion, zakład o bardzo wysokiego ryzyka, jest to zakład chemiczny, zakład Umicore, który też jest zakładem chemicznym i była taka potrzeba po prostu doposażenia jednostki w Jugowie w sprzęt ratownictwa chemicznego. W ramach tego projektu będą realizowane manewry na terenie gminy Nowa Ruda jeszcze w tym roku. Całość jakby projektu zostanie zwieńczona podpisaniem porozumienia przez wszystkich trzech partnerów, takiego wspólnego porozumienia działań ratowniczo-gaśniczych. 20 sierpnia na zalewie w Dzikosu mają się odbyć ćwiczenia związane z usuwaniem skutków przeciwpowodziowych, rozkładania wałów, różnych takich innych rzeczy. Jest to akwen na terenie gminy, gdzie można to spokojnie zrobić. 21 września na obiekcie Orion mają się odbyć ćwiczenia z zagrożeń chemicznych. Jest to zakład wysokiego ryzyka, gdzie naprawdę systematyczne ćwiczenia są bardzo temu potrzebne, a taki sprzęt będziemy mogli dodatkowo, że tak powiem, zwiększyć zakres tego naszego szkolenia na tamtym obiekcie. Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg 5A Republika Czeska Polska. Całkowita wartość projektu to blisko 600 tysięcy euro.